3 listopada wspominamy świętego Huberta, biskupa. Posiadamy aż 6 żywotów świętego Huberta, co pokazuje, jak bardzo był on niegdyś popularny i czczony. Niestety we wszystkich tych przekazach nie znajdziemy zbyt wiele wiarygodnych informacji. Żywoty bowiem traktowano niegdyś przede wszystkim jako hymny pochwalne na cześć opisywanej osoby, a nie jako ich biografii. Hubert urodził się prawdopodobnie około roku 655 w znakomitej rodzinie. Był uczniem świętego Lamberta, biskupa Maastricht i jego następcą na tej stolicy. Objął ją około 704 roku. Przeniósł uroczyście relikwie świętego Lamberta do Leech, do kościoła wystawionego ku czci męczennika. Odziedziczył diecezję prawie pogańską. Jako misjonarz musiał więc wytrwale nawiedzać miasta i wioski Brabancji i Ardenów, aby tamtejszych mieszkańców zjednać dla wiary w Chrystusa. Około roku 717 przeniósł stolicę biskupią do Leech. Tam też zmarł 30 maja 727 roku. Pochowano go w katedrze w Leech. Kiedy po 16 latach odkryto jego grób, znaleziono jego ciało, a nawet szaty nietknięte rozkładem. Rozeszła się także miła woń. Umieszczono wówczas jego relikwie w kościele świętych Piotra i Pawła, a miało to miejsce 3 listopada 743 roku. Stąd tradycyjnie wspomnienie Huberta obchodzi się właśnie 3 listopada. Część relikwii przeniesiono do Andasz, która to miejscowość otrzymała potem nazwę Sant Hubert. Kult świętego Huberta rozszerzył się rychło po całej Europie, między innymi w Anglii, Hiszpanii i Polsce. Nasilił się on jeszcze bardziej, kiedy z Hubertem połączono legendę odnoszącą się wcześniej do świętego Eustachego. Gdy był jeszcze młodzieńcem i paziem króla francuskiego Dietricha III, Teodoryka, miał w czasie polowania ujrzeć jelenia z krzyżem w rogach, który powiedział mu, by zostawił pogaństwo i uciechy tego świata i by oddał się na służbę Bożą. Z powodu tej legendy święty Hubert jest czczony do dziś jako patron myśliwych. Przypisywano mu także opiekę nad dotkniętymi wścieklizną. Według podania miał być jako biskup przypadkiem raniony w rękę przez sługę. Kiedy powstała gangrena, stała się ona przyczyną jego śmierci. Świętego Huberta czczono powszechnie również jako patrona chorych na epilepsję i lunatyków. W Belgii ku czci Huberta powstało wiele pięknych zwyczajów ludowych. W XV wieku ustanowiono nawet kilka orderów świętego Huberta. Istniały również pod jego wezwaniem bractwa. Do jednego z nich należał także król francuski Ludwik XIII od roku 1629. Kilka miast obrało sobie świętego Huberta za swojego patrona. Święty miał swoje sanktuaria w Antrej, Francja, w Ile-de-France, Lorena, a przede wszystkim w Saint-Hubert. Również w Polsce jego kult był bardzo żywy, właśnie jako patrona myśliwych. Pamiątką po tym jest kilkanaście kościołów i kaplic wystawionych ku jego czci. Ikonografia najczęściej przedstawia świętego Huberta w czasie polowania, gdy pojawia się przed nim jeleń z krzyżem w rogach. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Huberta biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.